Bartek, spędziłeś w Łęcznej 3 sezony. Jak wspominasz ten pobyt w Górniku Łęczna? Bardzo dobrze. Przede wszystkim bardzo, bardzo dobrze wspominam ludzi, czy to tam pracujących, czy zawodników, jak i trenerów. Sam dobrze wiesz, jaka jest atmosfera w Górniku. Także bardzo, bardzo miło wspominam ten czas. Trafiłeś tutaj do nas w wieku 17 lat. Tutaj właśnie udało Ci się wejść w seniorską piłkę. W jakich aspektach rozwinąłeś się w Łęcznej? Tak, był to mój pierwszy seniorski klub i na pewno była to jakaś szkoła życia, czy zarówno takiego prywatnego, jak i przede wszystkim piłkarskiego. Chłopaki w szatni, można powiedzieć, pomogli mi ukształtować to, jakim dzisiaj jestem piłkarzem, ale również i człowiekiem. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za wszystkie rady, które usłyszałem i gdzieś tam próbowałem je za każdym razem brać do siebie, do serca i stosować do dziś. A dalej masz z kimś kontakt w szatni? Udało się tak, złapać jasne. Jakieś właśnie dobre... Tak, może nie jest to codzienny kontakt, ale od czasu do czasu spiszę się na pewno z chłopakami i porozmawiamy. W zielono-czarnych barwach zdobyłeś tylko jedną bramkę. Pamiętasz to spotkanie? Tak, tak, pamiętam. I pamiętam, że wtedy byłem akurat najkrócej na boisku ze wszystkich moich występów i akurat udało się zdobyć bramkę z chrobrym Głogów, jeśli dobrze pamiętam, teraz w pierwszej lidze. Tak, dokładnie. To twoja bramka dokładnie zakończyła ten mecz, bo tuż po Tak, jej zdobyciu tak. Nie miałeś okazji do celebracji jakiejś długiej, bo sędzia zakończył mecz, z tego co pamiętam. Tak, celebracja była w szatni. W Łęcznej zdobyłeś jedną bramkę? No tak, dokładnie. W Łęcznej zdobyłeś jedną bramkę, ale to właśnie w Nicieczy zadebiutowałeś na boiskach Ekstraklasy. Chociaż pewnie gdybyś został w Łęcznej, to pewnie też miałoby to miejsce. No właśnie, latem dość niespodziewanie dla wielu kibiców Górnika zmieniłeś zielono-czarną koszulkę na tą pomarańczową. Co o tym zadecydowało? Zadecydowało o tym parę aspektów. Na pewno jestem zadowolony z tego, jak zostałem potraktowany tutaj w Termalice, a również nie żywię żadnej urazy do Górnika. Po prostu uważam, że tak powinno się stać i nasze drogi się na ten moment rozeszły. Ale tak jak mówię, bardzo dobrze wspominam ten czas i cieszę się, że trafiłem do Łęcznej. W barwach Termaliki rozegrałeś dotychczas jedynie 5 spotkań, ale masz już na swoim koncie 2 asysty. To wyjątkowe uczucie dla 20-latka, który kilka tygodni po debiucie w najwyższej klasie rozgrywkowej właśnie ma takie statystyki? Tak, dobrze pamiętam ten moment, kiedy ta pierwsza asysta trafiła do kolegi i potem piłka trafiła do siatki. Na pewno jest to bardzo przyjemny moment, ponieważ trenuję na to całe swoje życie, żeby właśnie przeżywać takie chwile. Ale ten dorobek mógł być naprawdę o wiele większy, bo miałem sytuację, czy to na Zagłębiu, czy również parę lepszych dograń było w moim wykonaniu w innych meczach, także dorobek mógł być większy i na pewno będę do tego dążył. Udało Ci się już zaklimatyzować w zespole Nicieczy? Tak, myślę, że tak. Bardzo dobrze zostałem przyjęty przez chłopaków i dobrze się tutaj czuję. Czy to niedzielne spotkanie będzie miało do Ciebie jakiś taki szczególny, wyjątkowy charakter? Na pewno. Zawsze tak jest, że jak się gra ze swoim byłym zespołem, to gdzieś tam emocje towarzyszą inne. Bardzo się cieszę, że zobaczę chłopaków i gdzie mogę się doczekać już tego meczu. Aktualna sytuacja w tabeli to wskazuje, że w niedzielę możemy być świadkiem meczu o przysłowiowe 6 punktów. Czy zgodzisz się z tym stwierdzeniem? Tak, to prawda. Akurat tak się złożyło, że jeżeli wygramy, to skoczymy na te 6 punktów, także to powiedzenie tutaj się bardzo dobrze sprawdza. Ale przede wszystkim, tak jak mówisz, a z pozycji tabeli jest to ważne spotkanie dla obu drużyn i na pewno będzie to ciekawy mecz. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, ale na koniec mam jeszcze taką jedno śmieszne pytanie z szatni. Nie wiem, czy będziesz wiedział od kogo.
Czy jeździsz po Tarnowie Mustangiem? No, mam parę typów, kto mógł zadać to pytanie. No, Możesz strzelać, może ci się uda. no myślę, że Maciek Gostomski na pewno byłby w czołówce. Postawiłbym na niego. Na Pudło. Pudło? No to powiedziałbym Tomek Miedzierski. Brawo, ale za drugim razem ci się udało. No widzisz. No nie, mam tutaj swój samochód i jest wszystko dobrze. To raczej trochę już takie żartobliwe na koniec. Super, Bartek, dzięki.